Szanowni, zapraszam na streszczenie naszego ostatniego spotkania. To były trochę takie remanenty, a przy okazji okazało się, że jeszcze jedno zadanie żeśmy przepuścili. No ale okej, to nadrobimy za tydzień. Pierwsze zadanie, które zrobiliśmy, jest takie. No i trzeba teraz odpowiedzieć na te wszystkie trzy pytania. No i tak, no stosunkowo najprościej jest odpowiedzieć pewnie na pytanie drugie, no bo wiemy, że największy wspólny dzielnik liczb A i B to jest 1. I to znaczy A i B nie mają innych wspólnych dzielników, są całkowite i nie mają wspólnych dzielników dodatnich poza jedynką. No to pytanie, czy największy wspólny dzielnik A i A plus B jest równy 1. No i rzeczywiście tak musi być, bo gdyby była liczba większa od jedynki, która dzieli naraz A i A plus B, A i także A plus B, no to stary trik, B można przedstawić jako A plus B minus A. No więc gdyby dzieliła A plus B i A, to dzieliłaby również B, a z założeń zadania wynika, że największą liczbą, która dzieli A i B, jest jedynka. W związku z tym otrzymana sprzeczność pokazuje, że nie ma liczby większej od jedności całkowitej dodatniej, która dzieli A i A plus B, czyli ten ich największy wspólny dzielnik jest także równy 1. Teraz czy przy tych założeniach, że są te liczby, to są tak zwane liczby względnie pierwsze, jeżeli mają największy wspólny dzielnik równy 1 i ponadto liczba A razy B jest kwadratem liczby całkowitej, czy z tego wynika, że liczba A plus B jest kwadratem liczby całkowitej? No tutaj też stosunkowo łatwo można znaleźć kontrprzykład do tego stwierdzenia, no mianowicie 4 i 9. 4 razy 9 to jest 36 i to jest 6 do kwadratu, czyli liczba A razy B jest kwadratem liczby całkowitej, no i 4 i 9 są względnie pierwsze, bo nie mają innych wspólnych dzielników poza jedynką, a ich suma 15 nie jest kwadratem liczby całkowitej, więc odpowiedź na pytanie C jest nie. No i teraz trzeba się tylko zastanowić, czy rzeczywiście zawsze w przypadku czwórki i dziewiątki tak rzeczywiście jest, ale czy rzeczywiście zawsze liczby A i B muszą być wtedy kwadratami liczb całkowitych? No bo jak popatrzymy na ten przypadek 36, no to 36 to jest także 3 razy 12, ale te liczby nie są kwadratami liczb całkowitych, ale też nie są względnie pierwsze, bo mają wspólny dzielnik równy 3. Natomiast w przypadku 4 i 9 to już jest prawdą w tym konkretnym przypadku, no ale trzeba zobaczyć, zastanowić się, czy to będzie zawsze prawda. Może to jest jakiś jeden przypadek, może jest 100 takich przypadków, a 101 będzie niezgodny z tym twierdzeniem wyrażonym w punkcie A. No i żeby się nad tym zastanowić, no to po pierwsze, jak mamy kwadrat liczby całkowitej, no to jego czynniki pierwsze przy rozkładzie na czynniki pierwsze występują parami, dlatego że jeden czynnik występuje, pochodzi z pierwszego, tak jak tutaj mamy k kwadrat k, a drugi z drugiego k. W związku z tym te czynniki zawsze występują parami albo w kwadratach. No i oczywiście można to zapisać w ten sposób, właściwie to powinienem to inaczej zapisać rzeczywiście i zaraz to inaczej zapiszę, jak mi tylko system pozwoli, tak, edit map, właściwie to powinienem napisać to w ten sposób, że to razy i tutaj kolejne czynniki. I tu też tak samo.
mi tu już nic więcej nie trzeba. O, w ten sposób. No i ten iloczyn P1 razy P2 razy i tak dalej, to jest po prostu K. No dobrze, no to teraz jak mamy A, które tak się rozkłada na czynniki pierwsze i B, które tak się rozkłada na czynniki pierwsze i ja wykorzystałem tu inne literki P i Q, żeby oznaczyć te czynniki pierwsze, żeby podkreślić, że żaden czynnik pierwszy P nie powtarza się w liczbie B, a i żaden czynnik pierwszy Q z rozkładu B na czynniki pierwsze nie powtarza się w liczbie A, bo one mają największy wspólny dzielnik równy jedynie 1, tak, równy dokładnie 1. No to jak pomnożymy to przez A razy B, to otrzymamy coś takiego, no ale jednocześnie wszystkie czynniki pierwsze muszą występować parami. No to skoro muszą występować parami, to parami muszą występować wszystkie czynniki pierwsze, no bo to kwadrat jest, tak? Wszystkie czynniki pierwsze tego typu A i wszystkie czynniki pierwsze typu B, czyli wszystkie czynniki pierwsze typu P i wszystkie czynniki pierwsze typu Q. A to oznacza, że jak zbierzemy te wszystkie czynniki pierwsze typu P, no to one właśnie będą w ten sposób wyglądać. To znaczy, że P musi być kwadratem liczby całkowitej. No, że A musi być kwadratem liczby całkowitej. I tak samo z czynnikami typu Q, to też będzie oznaczać, że też muszą występować parami, że B też musi być kwadratem liczby całkowitej. W związku z tym tu odpowiedź prawidłowa jest, że tak. Dobrze, no i teraz jeszcze chyba zajęliśmy się jednym zadaniem i ono opierało się o badanie reszt z dzielenia przez liczby pierwsze. No i myśmy badali tutaj reszty z dzielenia przez 3 i na następnej stronie przez 4, to nie jest liczba pierwsza wprawdzie, ale też. No i korzystaliśmy ze wzoru na kwadrat sumy, tak? Że to jest kwadrat pierwszego wyrażenia, dodać podwojony kwadrat pierwszego składnika, dodać podwojony iloczyn pierwszego składnika przez drugi, dodać kwadrat drugiego składnika. No i tak samo tutaj zrobiliśmy z tym dzieleniem przez 4, no ale to co ważne, to to, że jak tu żeśmy to zapisywali, no to zawsze w tym kwadracie pierwsze dwa w wyniku na kwadrat sumy, te pierwsze dwa składniki dzielą się przez 4 w tym wypadku, prawda? Przez to, przez co chcemy badać dzielenie. Zostaje tak naprawdę do zbadania tylko kwadrat tego tutaj reszty z dzielenia liczby danego rodzaju przez 4. No i jak tutaj żeśmy się zajęli badaniem takiego problemu, wszystkie liczby pierwsze takie, które, że 4, wszystkie liczby pierwsze P takie, że 4P kwadrat plus 1 i 6P kwadrat plus 1 są jednocześnie liczbami pierwszymi, no to idea badania tego jest taka, żeby spróbować zbadać reszty z dzielenia, no i teraz jest pytanie, przez ile, czy przez 2, czy przez 3, czy przez 5, czy przez 7, recepty na to specjalnie nie ma. W tym wypadku kluczowe będzie badanie reszt z dzielenia przez 5, więc przypadek liczby, przypadek dwóch i trzech możemy sobie na przykład rozwiązać oddzielnie i widać, że w tych przypadkach te pary liczb, za każdym razem jedna jest pierwsza, ale druga pierwsza nie jest. No i to zresztą też wynika z tych bardziej ogólnego jakby podejścia, no bo dwójka to jest 5k plus 2 dla k równego 0, a trójka to jest 5k plus 3 dla k równego 0, więc to się, ta analiza też pokrywa te dwa przypadki. No więc jakbyśmy tutaj działali, no właśnie w ten sposób, że wszystkie te liczby są postaci A razy K plus jakaś reszta, gdzie w tym wypadku A to jest 5, bo badamy dzielenie przez 5. No i po podniesieniu do kwadratu pierwsze dwa składniki ewidentnie dzielą się przez A,
czyli przez 5, więc zostaje tylko kwestia dzielenia kwadratu tej reszty przez 5. No i patrzymy sobie, jak to wygląda, ile jest takich możliwości. No jeżeli mamy ten przypadek, to reszta jest 0 w oczywisty sposób, tu reszta jest 1, bo 1 do kwadratu to jest 1, tu reszta jest 2, bo 2 do kwadratu to jest 4 i reszta z dzielenia 4 przez 5 to jest 1, to jest 4, tu mamy 9, więc znowu jest 4, bo reszta z dzielenia 9 przez 5 jest równa 4 i tu mamy 4 razy 4, 16, czyli 1, bo 16 to jest 15 plus 1. No i teraz możemy zrobić sobie taką tabelkę, tak? Jeżeli p jest równe 5, to p kwadrat jest równe 25, 4p kwadrat plus 1 to jest 101, a 6p kwadrat plus 1 to będzie 101 plus jeszcze 2 razy 25, tak? Czyli 151, no i rzeczywiście to dokładnie zajmiemy się badaniem liczb pierwszych, tego czy jakaś liczba jest pierwsza na następnych zajęciach, ale te dwie liczby to są liczby pierwsze, więc rozwiązanie jedno to jest p równa się 5. No a dla wszystkich innych przypadków okazuje się, że no tam, gdzie jest jedynka tutaj, no to reszta z dzielenia reszta z dzielenia przez 1 przez 5 to jest tu 1. Tak? Przepraszam, jeżeli tu jest reszta z dzielenia przez 5 liczby postaci, pierwszej postaci 5k plus coś jest 1 w tych dwóch przypadkach, no to reszta z dzielenia 4p kwadrat plus 1 to jest 5, no bo to 4 razy 1 plus 1, czyli 5. A jeśli jest równa 4, no to reszta z dzielenia p kwadrat przez 5 jest równa 4, no to to jest 4 razy 4, 16, 17, czyli 2, czyli taka liczba mogłaby się przez 5 nie dzielić, w związku z tym mogłaby być liczbą pierwszą, no bo jeśli reszta z dzielenia przez 5 wynosi 5, to się przez 5 dzieli, a jest większa od 5, więc liczbą pierwszą być nie może. Ale dla odmiany 4 razy 6 plus 1 to jest 25, czyli ta liczba, ta druga liczba, która również miała być liczbą pierwszą, dzieli się przez 5, więc takich przypadków dla p większych od 5, że 4p kwadrat plus 1 i 6p kwadrat plus 1 są oba liczbami pierwszymi, obie liczbami pierwszymi już więcej nie ma. Jedynym rozwiązaniem jest p równe 5. No i tu jeszcze takie krótkie, przyjemne zadanko. Mamy, pytamy, czy istnieje liczba o sumie cyfr równej 123, która jest kwadratem liczby całkowitej. No i tu warto sobie przypomnieć takie dwa stwierdzenia. Najpierw, że reszta z dzielenia liczby 3 przez 3 równa się reszcie z dzielenia sumy jej cyfr przez 3 i to samo dotyczy 9. No, przypomnimy to sobie pewnie na następnym spotkaniu, dlaczego tak jest. Natomiast jeżeli p jest liczbą pierwszą i p dzieli n kwadrat, no to p kwadrat też musi dzielić n kwadrat. Dlatego, że pamiętacie, że w rozkładzie na czynniki pierwsze kwadratu liczby całkowitej wszystkie czynniki pierwsze występują parami. No więc jeżeli znalazł się jeden taki czynnik pierwszy, to znajdą się także dwa. A więc p kwadrat też musi ten kwadrat liczby całkowitej dzielić. No i dalej rozumowanie jest stosunkowo proste, no bo jeżeli ta liczba ma sumę cyfr równą 123, to reszta z dzielenia przez 3 równa się 0, bo jest równa reszcie z dzielenia sumy cyfr przez 3, a suma cyfr wynosi 6, czyli się przez 3 dzieli. W takim razie musiałaby się, gdyby była kwadratem liczby całkowitej, to musiałaby się dzielić także przez p kwadrat, czyli przez 9, no ale liczba o sumie cyfr 123 się przez 9 nie dzieli, dlatego że jej suma cyfr przez 9 się nie dzieli i jednym słowem odpowiedź na to pytanie jest negatywna, taka liczba nie istnieje.